Jak sami pamiętacie, nie udało mi się niestety wygrać z Bartkiem ostatniego naszego pojedynku strzeleckiego, dlatego spotykamy się dziś ponownie na strzelnicy, tak jak zresztą obiecaliśmy w naszym ostatnim wspólnym filmie i będziemy sobie strzelać z karabinków pneumatycznych. Nie ukrywam, że na co dzień jest mi znacznie bliżej do airsoftu, dlatego też w dzisiejszym odcinku będę mocno polegała na wiedzy Bartka, którego pneumatyka jest konikiem. Witaj, Liwia, w moim świecie. Pogoda nas dzisiaj nie rozpieszcza, ale do strzelania jest pogoda dobra albo bardzo dobra. Tak jak powiedziałaś, postrzelamy dzisiaj z karabinków pneumatycznych. Dwóch karabinków pneumatycznych, które różnią się przede wszystkim od siebie tym, w jaki sposób wystrzelany jest z nich śród. To może najpierw skupmy się na tej, która jest tutaj najbardziej na widoku. Okej, Co to jest? To jest karabinek typu PCP, czyli Pre-Charged Pneumatic. Zaraz Ci powiem, o co chodzi. Karabinek Gamo Arrow, który jest wyposażony również w celownik optyczny, dzięki któremu można z niego bardzo precyzyjnie strzelać. To skoro już zacząłeś temat, mnie najbardziej zastanawia to, co to jest właśnie to PCP? Wiatrówki PCP, czyli tak jak powiedziałem, Pre-Charged Pneumatics, to są wiatrówki, które wykorzystują do wystrzeliwania śrutu sprężone powietrze, które zmagazynowane jest w kartuszu, w które wyposażona jest taka wiatrówka. Tutaj nie ma żadnej sprężyny, żadnych mechanizmów, które trzeba napinać, których trzeba używać w taki sposób, żeby wystrzeliwały śrut. Natomiast mamy tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałem, zbiornik ze sprężonym powietrzem, który przez specjalny zawór dostarczany jest do komory i wystrzeliwuje śrut, który jest zmagazynowany w magazynku. Ten tutaj akurat jest na 10 sztuk śrutu Diabolo w kalibrze 4,5 mm. No i rzeczywiście jako taki użytkownik w replik pneumatycznych uważasz, że to jest lepsze rozwiązanie od takiego klasycznego sprężynowego? Trafiłaś w mój czuły punkt, ponieważ ja lubię wiatrówki PCP, nie ukrywam, natomiast no, najbardziej kocham te klasycznie łamane, sprężynowe, o których sobie za chwilę porozmawiamy. Co ważne jeszcze jest w przypadku wiatrówek PCP, te wiatrówki wymagają dodatkowych urządzeń do ich obsługi. A co rozumiesz przez te dodatkowe urządzenia? W związku z tym, że trzeba do nich dostarczyć to powietrze, czyli trzeba je zmagazynować w jakiś sposób w tym kartuszu, w który wyposażona jest wiatrówka. Tak jak powiedziałem, trzeba jakoś to powietrze dostarczyć. Są dwa sposoby, zresztą nakręciliśmy o tym film. Można to powietrze dostarczyć za pomocą pompki, która wymaga dość sporo pracy, ponieważ trzeba tu stłoczyć około 200 bar sprężonego powietrza, to jest dużo. Można również przetoczyć powietrze z butli za pomocą specjalnego zestawu do przetaczania takiego powietrza. Czy mówiąc o pompce i o tym, ile musimy siły i energii włożyć w napompowanie właśnie tego kartusza, masz na myśli taką, jaką mamy do roweru? Wiesz co, no, swoją budową rzeczywiście przypomina pompkę do roweru, natomiast to jest specjalna pompka, która pracuje na wysokich ciśnieniach. Jeżeli chodzi o sam aspekt wizualny, tutaj mam wrażenie, że ona jest taka naprawdę masywna i konkretna, ale nie ukrywam, że zrobiła na mnie wrażenie też ta, z uwagi na to, że no, jednak lubię w okładziny drewnopodobne i właśnie takie drewniane. Co tutaj mamy? No więc ten drugi karabinek, który chcę Ci dzisiaj pokazać i z którego będziesz strzelać, a potem na którym się również zmierzymy, to jest karabinek od firmy Crossman Macfire Trailhawk. Jest to klasycznie łamana wiatrówka, czyli dźwignią do naciągnięcia sprężyny jest lufa, trzeba ją złamać, naciągnąć sprężynę. Natomiast to, co zastosowano w tej wiatrówce i co jest ciekawe, to, że mamy tutaj magazynek na 12 sztuk śrutu, również Diabolo, również w kalibrze 4,5 mm. Tak więc jest dużo większa szybkostrzelność. Nie trzeba za każdym razem ładować śrutu do komory, tak jak było to kiedyś w takich już najbardziej klasycznych wiatrówkach, klasycznie łamanych. Tylko mamy magazynek, naciągnięcie, śrut sam trafia do komory i jest wystrzeliwany. Jestem mega podekscytowana, bo właśnie takie wiatrówki klasyczne, łamane, widziałam dotychczas tylko na filmach, więc nie mogę się doczekać, jak będziemy z niej strzelać. Jedyne, co zauważyłam, taką różnicę znaczącą, która moim zdaniem może mieć wpływ na osiągi obydwu karabinków pneumatycznych, to długość lufy. Czy w tym przypadku myślisz, że będzie miało to jakieś większe znaczenie? Długość lufy miewa znaczenie, rzeczywiście, jeżeli chodzi o nie tylko o karabinki pneumatyczne, ale również o airsoftowe i o broń palną również. Natomiast zdarza się krótkie, kompaktowe, klasycznie łamane wiatrówki z dużo krótszą lufą niż ta. Co ciekawe, tutaj w tej wiatrówce na lufie, widzisz, ona jest taka rozszerzona, zastosowano jeszcze dodatkowo tłumik dźwięku.
O, tak. Czyli powinno być mniej więcej tak samo cicho, jak w przypadku tych zasilanych powietrza sprężonym. No tak, ale różnice są również w samym strzelaniu i to na pewno odczujesz. Do tego obydwa karabinki mają fabrycznie zamontowane mechaniczne przyrządy celownicze, natomiast zauważyłam też dość pokaźną optykę. Powiedz mi proszę, co tutaj mamy? Tu jest luneta o zmiennym powiększeniu 3:9x40, ma również możliwość ustawienia paralaksy odpowiednio do odległości. Ta luneta jest trochę inna. Tutaj ustawienia paralaksy nie ma i to jest luneta od 3:9x40. Więc jakby optyka w przypadku karabinków pneumatycznych daje dużo frajdy i dużo przyjemności, kiedy chce się już naprawdę bardziej precyzyjnie postrzelać, a my będziemy dzisiaj strzelać do tarczy. A na jakie odległości? Wiesz co, no karabinki są przystrzelane na odległości takiej, żebyś ty jako początkująca osoba z karabinkami pneumatycznymi nie miała większego problemu, żeby sobie z tym poradzić. Zwłaszcza w przypadku karabinka klasycznie łamanego, bo paradoksalnie ten jest trudniejszy, jeżeli chodzi o technikę strzelania. I ustawimy sobie cel na odległości 20 metrów. No dobra, bierzemy się do pracy. Ja bym chciał, żebyś najpierw sobie sama postrzelała, żebyś spróbowała, zadała ewentualnie pytania, a później już zrobimy nasz konkurs. Tylko żebyś się nie śmiał. Absolutnie nie mam takiego zamiaru. Ja w ogóle ci życzę, żebyś wygrała dzisiaj. Dziękuję ci bardzo. Liwia, zanim postrzelamy sobie do tarczy już w naszym konkursie wspólnym, to chciałbym, żebyś postrzelała trochę do innych celów. No i będą to tacy moi cztery przyjaciele, do których ja często strzelam. Co prawda w komentarzu pojawiło się. Co za przyjaciele. No właśnie, że do przyjaciół się nie strzela, ale ponad przyjaciele wybaczają wszystko. Więc do takich moich czterech przyjaciół, żebyś się zapoznała z tym, jak strzelają te karabinki, jak się zachowują podczas strzelania i żebyś wiedziała, jak później oddawać strzały już do tarczy. Ustawiamy. Twoje przyjaciele są, rzekłabym, wielkości liliputciej i ja naprawdę do tego trafię? Na pewno trafisz. Na 100%. Trzymam cię za słowo. Idziemy strzelać. Pozycja do strzelania jest naprawdę komfortowa, ale co mnie martwi, nie mam pojęcia, jak ten karabinek obsługiwać. Tak naprawdę sprawa jest bardzo prosta. Mamy tutaj magazynek, do którego poza kadrem załadowaliśmy 10 sztuk śrutu Diabolo. Odciągniętą mamy rączkę przeładowania. Komora magazynka jest pusta. W tej chwili włóżmy ten magazynek tam do środka, mocno, tak żeby sobie zaklikał. Teraz przesuwając tą dźwignię do przodu, jeszcze mocniej. O, tak żeby się zakliknęła, już masz wprowadzony śrut do komory, możesz oddawać strzał. Pamiętaj o jednym, mamy tutaj również bezpiecznik. Dobra. W tej chwili on jest odbezpieczony, teraz jest zabezpieczony. No to też tego nie widziałam jeszcze, dobra. Na szybko jeszcze ci powiem, na czym polega sam proces przystrzelania karabinka pneumatycznego, ale to dokładnie dotyczy każdego właściwie przystrzelającego sprzętu. Przystrzeliwuje się zarówno przyrządy mechaniczne, czyli muszkę i szczerbinkę, jak i przystrzeliwuje się również celowniki optyczne, czyli popularnie mówiąc lunety, które mamy założone, czy to na karabinku pneumatycznym, czy na broni palnej, czy jak w twoim przypadku również w sprzęcie ASG. Polega to na tym, w zupełnie bardzo prosty sposób mówiąc, żeby oś celowania na danej odległości, na której ustawiamy sobie tak zwane zero, czyli to miejsce, w którym nasz celownik będzie dokładnie celował w miejsce. Oczywiście można za pomocą krzyża potem naprowadzać różne poprawki, przystrzeliwuje się karabinek na daną odległość. Dzięki krzyżowi celowniczemu, odpowiednim krzyżom celowniczym można strzelać na różne dystanse, są tam odpowiednie doty, czyli punkty na krzyżach, ale do tego kiedyś może jeszcze wrócimy, kiedy będziemy, jeżeli się wkręcisz w strzelanie z karabinka pneumatycznego, bądź też innego, kiedyś ci o tym opowiem. Ale najprościej, ten środek krzyża, ta oś naszego celowania, żeby na danej odległości, na której chcemy, żeby nasz karabinek trafiał w cel, przecinał się z trajektorią lotu pocisku. Najprościej tłumacząc. Pocisk nigdy nie leci po linii prostej. Natomiast tutaj mamy oś, która jest dla nas w tej chwili niewidoczna, ale w tamtym miejscu, na 20 metrach, gdzie stoją nasi przyjaciele, spotyka się lecący pocisk z naszą osią celowania. I w tym miejscu powinnaś
trafić. To co, próbujesz? Miło, że dodałeś, że powinnam trafić, ale mam nadzieję, że cię nie zawiodę i sama siebie też. Muszę ci powiedzieć, że w przypadku karabinka PCP, z którego strzelasz teraz, raczej tego problemu nie powinno być. Może nie mów. Dobrze, może nie, nie. Ale raczej go nie powinno być. A zaraz się zresztą sama przekonasz dlaczego. Dlaczego tak jest w przypadku karabinków PCP. Dobra. No to proszę. Czyli tak, odbezpieczamy. Tak jest. Pamiętaj, aby mieć pełny obraz w oku, pełne to kółko, które jakby widzisz przez lunetę, żeby tam nie wchodziły żadne cienie z boku, nic takiego, nie? Tylko po prostu pełny obraz. Wtedy naprowadzamy krzyż celowniczy na cel i powoli ściągamy spust i oddajemy strzał. Rzeczywiście tutaj oczywiście zrobiłeś mega robotę z ustawieniem i skalibrowaniem lunety właśnie z tym torem lotu pocisku, bo idealnie było wpasowane, ale udało mi się wszystkich twoich przyjaciół zestrzelić. No to teraz będziesz do nich strzelać z wiatrówki sprężynowej. Będzie trochę trudniej. Ja już ci tutaj szykuję magazynek. Nie podoba mi się ten twój uśmiech taki szyderczy, ale no dobra, pokażę ci jeszcze. Dobrze. No to Livia, masz już karabinek klasycznie łamany, sprężynowy Crossman Macfire Trailhawk i będziemy z niego strzelać. Ja ci wkładam magazynek. Sprawdźmy, czy wiatrówka jest zabezpieczona. Wkładamy magazynek i teraz już będzie po pierwsze pewna trudność, bo za każdym razem będziesz musiała naciągać sprężynę, czyli łamać lufę. Ja ci pokażę, jak to się robi. Poproszę o prezentację. Poproszę, tak. Za końcówkę naciągamy. Ale to trzeba tyle sił użyć? Trzeba. No i nie żartuj sobie. Lufę. Tak, no będziesz musiała sobie z tym poradzić. Ale przede wszystkim już jestem mega w szoku, bo sobie właśnie sama ją tutaj ustawiałam, przenosiłam. Ona jest zaskakująco ciężka. Wiesz co, wynika to przede wszystkim z tego powodu, że mamy tutaj sprężynę i tłok, które jednak trochę ważą. I cały ten mechanizm, który napędza nam śrut. No ale będziesz musiała sobie, moja droga, z tym poradzić. Chciałaś spróbować? Proszę bardzo, zapraszam do strzelania. Pamiętaj, żeby odbezpieczyć wiatrówkę przed oddaniem pierwszego strzału. Ona teraz jest przeładowana. Ona jest w tej chwili przeładowana, tak. O Jezu, to ma odrzut! Mocno, 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 aż usłyszysz kliknięcie, tak? I odprowadzamy lufę. Pamiętaj, żeby tą lufę cały czas trzymać. Ale to dobre, bo to jest jak siłownia. Nie, no to jest niewykonalne. Odbezpiecz. To w ogóle strzela? To nie jest takie proste. Strzela! To co, Livia, jesteś gotowa do tego, żeby zmierzyć się ze mną w strzelaniu z karabinków pneumatycznych? Nie, dlatego, bo jestem na ogół niepoprawną optymistką. Dla mnie szklanka zawsze jest do połowy pełna. Natomiast tutaj, przy Gamo, tak było. Ona była, wręcz wylewała się z tej szklanki. Natomiast tutaj one opustoszało. Nie wiem, jak to będzie, ale będzie mi okazja, żeby się spotkać wtedy jeszcze raz, żeby było, chociaż raz, żeby mi się udało wygrać. Ja ci życzę, żebyś dzisiaj wygrała. Zrobimy to w ten sposób. Będziemy strzelać z każdego z tych karabinków po 5 razy. Mamy tutaj tarcze, po 2. Jedna będzie do karabinka klasycznie łamanego, druga do PCP. Na koniec zsumujemy sobie nasze punkty i zobaczymy, jak nam poszło. Idziemy zamontować nasze tarcze. No dobra. Livia, karabinek masz załadowany, magazynek w komorze, 5 strzałów, zapraszam. To
Trzy. Cztery. Pięć. Liwia, ale wcale nie jest tak źle. No i tutaj nawet mam powtórzenie, ale ja miałam, Bartek, utrzeć ci nosa po naszym ostatnim starciu, a nie. Powinny być same środki. No to teraz moja kolej. Zobaczymy, jak mi pójdzie na karabinku PCP. Moja tarcza. No wiem, Bartek, że się cieszysz. Ale no, wiesz co, powiem ci, że może podczas pompowania coś z celownikiem się zrobiło, bo tutaj się wszystkie przestrzeliny ułożyły. No to co, Livia? Czas na twoją ulubioną wiatrówkę, czyli na klasycznie łamanego Crossmana. Proszę cię bardzo, twoje 5 strzałów. Co, Livia, idziemy patrzeć, jak ci poszło. No, moja droga, absolutnie nie jest źle. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Podejrzewam, że jeżeli lepiej, to niewiele lepiej. Ten strzał już od razu wiedziałem, że on już jest po prostu zepsuty, czułem go po tym. No to co? Idziemy policzyć nasze punkty. No to, Livia, liczymy twoje punkty. Najpierw z wiatrówki PCP. Pamiętasz to, co nam tłumaczył Andrzej? Styczne do linii będą liczone na korzyść strzelającego. Mhm. Mamy tak, jedną ósemkę. Raz, dwa, trzy siódemki. Jakie trzy siódemki? A nie, dwie ósemki. Już chcesz mi oszukać, no. Już chcesz wygrać. Dwie ósemki, ty liczysz? Czyli tak, 16. 16, dwie siódemki. 30. 30. I piątka. 35. I liczymy twoje... 37, bo jest dwójka, czyli 37. Dalej mamy czwórkę, 41. Szóstkę, 47. Siódemkę, 54. No i na końcu jest ósemka, czyli 62. 62. Ty masz 62 punkty. Liczymy moje trafienia z wiatrówki PCP. Ja tu widzę dwie ósemki. No, czyli o 16. I trzy siódemki. 21, 16, 20, 37. Nie, tak? 37. 37. Mhm. Dobra. No i klasycznie łamana. Czyli mamy tak. Jedną trójkę. 40. Jedną piątkę. Chcesz mi powiedzieć, że to jest szóstka? No oczywiście, że jest styczna. No dobra, dwie piątki. Nie, no dobra, no niech się będzie. 40, 45, 60, nie, 51. 51, siódemka, dwie siódemki. 58, i jest... 65, tak? 65. 66. 66. 66. No to tylko 4 punkty. No moja droga, gratuluję ci. Było naprawdę super. No to, Livia, podsumujmy sobie, czy podobało ci się strzelanie z karabinków pneumatycznych? Powiem tak, jeżeli chodzi o właśnie same karabinki, obydwa mają swoje plusy i minusy, tak z moich subiektywnych odczuć. Ten jest piękny, fajnie się z niego strzela, nie ma tego odrzutu, natomiast kwestia jest tego ładowania, więc dla kogoś, kto ma ewidentną krzepę w rękach. Natomiast ten jest piękny, jest klasyczny, ale skupię się na podziwianiu go w telewizji jednak, jeżeli chodzi o... no to nie jest dla mnie. Czyli jednak dla ciebie PCP. Zdecydowanie PCP to jest mój konik chyba i naprawdę być może będę nawet częściej przebywała na strzelnicy i strzelała z wiatrówek. No a ja jednak powiem, trochę żałuję, że nie przekonałaś się do wiatrówek klasycznie łamanych, sprężynowych, bo to są te, które ja najbardziej lubię, a właściwie mogę powiedzieć, że kocham.
No cóż, moi drodzy, fajnie, że z Liwią mogliśmy się po raz kolejny spotkać. To nie jest nasze ostatnie spotkanie, bo ja mam do ciebie wielką prośbę teraz. Zabierz mnie na strzelankę ASG, bo obiecuję. Chcę tego spróbować. Obiecuję i mam nadzieję, że wtedy pokonam cię z Kratesem. Dobrze, do zobaczenia. Trzymajcie się serdecznie.